Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej Gwiazdozbiory jest naszą nową inicjatywą skierowaną do dzieci od 3 do 13 lat. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie w Polsce na konkurs wokalny dla dzieci na wysokim poziomie. Mam na myśli tutaj nie tyle wykonawstwo, bo dzieci w Polsce wspaniale śpiewają, ale chodzi mi raczej o kwestie organizacyjne, chociażby to, żeby laureaci mogli wystąpić na profesjonalnej scenie z zawodowymi muzykami grającymi na żywo. Tak dobrej meluzyny to nie słyszałem od czasu, jak Ostrowska śpiewała w latach 80. To mała dziewczynka z zadatkami naprawdę już wielkiej gwiazdy. Zależało nam również na tym, żeby laureaci Festiwalu Gwiazdozbiory mogli zapoznać się z naszą autorską metodą TNG, czyli technika naturalnego głosu. Dlatego właśnie laureaci festiwalu uczestniczyli bezpłatnie w warsztatach TNG zorganizowanych przez Laboratorium Śpiewu i Mowy Junior. Ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o konkurs, takie trochę tajemnicze i bajkowe dla dzieci, więc jak najbardziej gwiazdozbiory, czyli trochę z gwiazdami. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Są utalentowani, bardzo muzykalni, tylko niektórzy to jeszcze są takie nieoszlifowane diamenty. Poziom wczoraj był naprawdę bardzo wysoki i ja na miejscu tych, którzy nie dostaną dzisiaj nagrody, wcale bym się nie przejmowała, bo też byli świetni. Zapraszam do Laboratorium Śpiewu i Mowy i na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Gwiazdozbiory. Serdecznie zapraszamy do nas tutaj, do Laboratorium Śpiewu i Mowy, wszystkich młodych i starszych ludzi, którzy chcą nauczyć się śpiewać. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Serdecznie zapraszam wszystkich już na kolejną edycję Gwiazdozbiorów za rok. Nie przegapcie tego. Ja, Nela Zawadzka i Meluzyna zapraszamy do Laboratorium Śpiewu i Mowy i na Gwiazdozbiory. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i zapraszamy do nas, do Wrocławia, do Laboratorium Śpiewu i Mowy, na Krakowską 100. I na Gwiazdozbiory za rok.